Siemanko, siemanko, jest to Vertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher, dokładnie tak. Słuchajcie, troszeczkę aktywność poszła w dół niestety pod slajmami. Chyba się nie cieszycie z tego powrotu, coś mi się tak wydaje, ale jeśli się cieszycie i to wy właśnie oglądacie tutaj jako pierwsi ten film, albo nawet nie pierwsi, bo nie mieliście czasu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, tak żeby 1000 minimum było, to będzie naprawdę fajnie, żeby seryjkę dalej tutaj kontynuować, także macie tutaj takie jak najbardziej zadanko. Słuchajcie, pod ostatnim odcineczkiem zrobiliśmy ankietę, co odblokować, czy grotę, czy laboratorium, czy tamten ogród, i 60% głosów poleciało na laboratorium, także odblokujemy sobie to laboratorium w dzisiejszym odcinku. I swoją drogą, jeśli chcecie kupić sobie Slime Rancher i nie macie, to możecie to zrobić oczywiście na stronie g2.com z kodem rabatowym Vertes, 10 tysięcy będzie potrzebne, także jak najbardziej sobie zbierzemy 10 tysięcy na laboratorium, dokładnie. Tak, widziałem sprzeciwy, tutaj kamerka nie pasuje, tutaj w ogóle po co z kamerką? No to bez kamerki, słuchajcie, bez kamerki. Ja mogę kamerkę odpalić, mogę w każdym momencie, ale chcecie bez kamerki, to dostaniecie jak najbardziej bez kamerki tutaj. Odcineiro, ja wam mówię. Słuchajcie, myślę, że tak w sumie od kolejnego odcinka, jeśli oczywiście będziecie lajkowali, to wgram sobie jakieś mody już, żeby nam się tutaj przyjemniej grało. Także liczcie na zmodowanych, słuchajcie. Jest taki kanał na YouTubie, zmodowani, ale zmodowani to będziemy tutaj w Slime Rancher, ja wam powiem. Dobra. Sprzedajemy plorciki. No, prawie 9 tysięcy, myślę, że zbierzemy. Bez lipy. Ostatnio z tego co kojarzę, to kluczyki zbieraliśmy i mamy jeden kluczyk, także będziemy mogli sobie jakoś tam strefę odblokować. Co by jakieś tutaj slajmy wprowadzić, chociaż teraz to ja nie mam gdzie wprowadzać slajmów, także no nie będziemy wprowadzali. I tak ostatnio tutaj te huntery nam dołączyły do akcji. Także no nie jest źle. Mam też trochę marchewek, to będzie można je w jakieś tam slajmy, tak powiem, znaczy nie slajmy, tylko gordo przeznaczyć. Także jak najbardziej to będziemy mogli tutaj wykonać. Ale póki co, laboratorium. Chcecie, to macie. W końcu teleporty by nam się przydały. Słuchajcie, według takiej tamtej, można tak powiedzieć, umowy, jakiej tam mówiłem na początku, jeśli odblokujemy laboratorium, to w kolejnym odcinku ja zrobię tak, żeby po prostu będzie wszystko odblokowane, żeby już tutaj nie robić znowu 30 odcinków z laboratorium, bo tak to bywało, tak to bywało, także od razu sobie odblokujemy. Tak, jak już mówiłem, szybsza to będzie seria ze slajmów, bo to w końcu któraś z kolei, a tutaj tak właściwie w sumie nic takiego nie doszło. Aż się zagapiłem. Nic takiego nie doszło, żeby seryjkę przeciągać. Także jak będzie jakiś taki na przykład większy update czy coś, tak najbardziej takie odcinki już w pełni będzie można, no, później przeznaczyć na coś takiego. Tak, widzę, że już mamy pieniądze na laboratorium, ale jak już tutaj lecimy ze sprzedażą, to lecimy ze sprzedażą. Zaraz nam ceny spadną, jak się nowy dzień zrobi. Także wiecie, trzeba tutaj szaleć troszeczkę, póki mamy czym. I sobie zarobić jakiś pieniądz. O nie. Jak to się wydarzyło? 1, 2, 3, yay! Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Plorty tutaj będą potrzebne. Dobra, 20 hunterów. Dobrze, huntery są w miarę nowe. U nas na ranczychu, także trochę będą tutaj warte. No, tych tabi plortów jest dosyć sporo jeszcze. No i fajnie. Dobra, także tutaj temat będzie załatwiony. Pajak mnie strzelił. Halo, kolego, kolego, tak się nie robi. Kurde, ja im tutaj schronienie dałem, dach nad głową, a ten co? Kurde, spoliczkował mnie. Bandzior jeden. Alright. Także plorty wszystkie załatwione. Zaraz wam tutaj jedzonko spadnie, będzie można wam tutaj jakąś podrzutkę zrobić. Najlepiej przed spaniem, wiecie, bo jak pójdziemy w kimono, to już nam zdąży tutaj co nieco odrosnąć. Także sobie zbierzmy tutaj jedzonko, jedzonko, jedzonko. I co, myślę, że jak mamy kluczyk, to Indigo odblokujemy. Teren. Myślę, że to będzie naprawdę spoko opcja. Dobra, tutaj siedzi. Alright, tutaj wam nic nie urosło, a szkoda. To bym wam tutaj zrobił podrzut mocy. A tak, no niestety, no nie mogę. 14, a ty kamperze. Kamper się nam tutaj ukrył.
Dobra, jeszcze chcę coś zobaczyć, jeszcze chcę to zobaczyć. Czy ja tutaj ten ogródek na maksa ulepszyłem? Tak, skres slime'ów nie potrzebuję, bo jakoś nigdy mi się to nie przydało. Szczerze mówiąc, kupuję to zawsze, a nigdy mi się to nie przydało, także bez sensu. Dobra, śpimy do rana. Pyk. Ej, myślę, że ten klub też sobie ulepszymy na maksa. A, co się będziemy? Od razu. Pyk, laboratorium kupione! Slime Science! Jej! Dostępne! Time to get crafty! I możemy sobie tutaj kupować. Padrony można na początku kupić, o kurde. To nieźle. To nieźle, tak wam powiem. Oczywiście nie mamy żadnych narzędzi do tego, no ale to się jak najbardziej ogarnie pomiędzy odcinkami. Ta jest. Także mamy już laboratorium. Będą craftingi, teleporty, dzikie rzeczy. Rafinery, tak, teraz będzie mi tam mrugał. Boots 1. O! I tak jak mówiłem, tak nam tutaj jedzonko właśnie zdążyło przez noc się zrobić. Zarąbiście. Spadłeś? Dobra. No, taki protip. Zawsze przed spaniem zerwijcie, co jest do zerwania. To wtedy macie lepszy profit. Właściwie ja wam mogę tutaj dać, żeby więcej wam leciało. Czemu by nie? Tutaj też już urosło bardzo fajnie. Zbieramy, ale tutaj nie urosło. O kurde. Mogłem chwilę poczekać. A co to za atak, kurde, poleciał? Wy, proszę nie wyrzucać plortów do kolegów. Chyba, że chcecie mieć tutaj tarko impreza, a wtedy to wy będziecie płakać, a nie ja. Halo. Tak jest. Ja tu nie kłamczę. Dobra, jak wygląda sytuacja? Ej, jak to? Jak to się wydarzyło? Huntery poszły tylko w dół, a reszta w górę. Ej, to ja mogłem się przekimać zamiast sprzedawać, ale mnie oszukali, no. Power core, tak. Tank booster, tak. Może być. A niech będzie. I niech będzie. Dobra, ale ulepszenia poszły? Nice'owo. Także czekajcie. Bo jak będę chciał pójść tam, kurczę, na tamten teren kolejny, to ja może sobie tutaj faktycznie zrobię na teraz jakąś zagrodę kolejną na slajmiki. Koral. High walls. Ernet. Lord Collector. Autofeeder. Yes. Music boxa. Chyba nie potrzebuję. Tym razem jest dach. Proszę bardzo, nie zapomniałem. Znaczy sufit, cokolwiek. No i pykniemy oczywiście gardena tutaj. Pyk, elegancko. Patrzcie, jakie ulepszenia. Nice. Dobra, wiecie co? Bo to laboratorium będzie mi tak ciągle na ekranie widniało, to ja tam pójdę z Hunter Plortem, żeby się ode mnie odpinkolił. Bo tak jak mam mnie atakować tutaj, to mnie to nie urządza nic a nic. Uiiiibam. Dobra. No, już koniec. Już się czepisz ode mnie. No. The Builder Shop. Of course. Przykro mi, ale mnie nie stać. Halo. No dobrze, bo tutaj tylko chciał, żeby otwierać. Dobra, co dalej? Czego mnie jeszcze nauczycie, koledzy? Gadget Mode. Proszę bardzo. Czymś mnie jeszcze zaskoczycie? Build site. No, nie mogę nic postawić. Ale no widzę, no są. Są build sites, no. No i co? I teraz będzie mi to tak widniało. Oto kurde. No cóż, chyba póki niczego nie zbudujemy, to tam tak będzie na ekranie. Albo i nie. Pyk, okej. Idziemy stąd. Halo. Idę stąd. Mam więcej slotów na marchewki. Pożyczycie marchewek? Dziękuję. Macie tutaj jakieś jedzenie. Mogę wam nawet tutaj sprowadzić, proszę bardzo, na dół. Proszę bardzo, macie co jeść. Okej, więcej marchewek. No nie kradnijcie marchewek, okej? Tu robi rock slime, lols. Make a splash. Okej, no to wody będę potrzebował do splaszowania.
Myślałem przez chwilę, że to Gold Slime. Zapomniałem, że to są Tiger Slime, które tak, takie kolorki mają. Aha, nie musiałem wody zbierać nawet. Okej. Okay. No ale sobie zbierę. Tak czy siak. Tak jakby jakiś Tarek. Dziki Tarek zaatakował czy coś. To będziemy mieli jak się obronić. Patrzcie. Takie aniołki. A takie złe! O nie! Halo! Złe aniołki mnie atakują. OMG. I Indigo. Odblokowane. Proszę bardzo. Kluczyk się przydał. Au, au. Patrzcie, znowu w weekend nagrywam. Ja to mam normalnie. Tym razem odcinek jest na bieżąco wstawiany, także... Także teraz jak znajdziecie jakiegoś Party Gordo, to wam da... Tangle ornamenty. Czy takie skrzyneczki. Nie patrzyłem, gdzie jest Party Gordo, standardowo. Pomyślałem, żeby tego nakarmić, ale on da nam tylko teleport za laboratorium. Także tak trochę, nie ma to sensu największego. Oka. Okej. Okay. O, mapa. Dobra. Sobie odblokujemy. Świetnie. Są pody, ale tutaj podów jeszcze otwierać, no nie możemy. Kolejny pod. Tak sobie myślę, jak tutaj podów nie otwierałem nigdy, to mógłbym filmik zrobić. Z lokalizacją wszystkich podów, tylko kurde, tego było strasznie dużo. A jak aktywność pod slajmami spadła, to nie wiem czy... Uuu, jaki kozak! Fajne te kryształowe są. To ze słabszą aktywnością, nie wiem czy... Czy się opłaca mi parę godzin siedzieć nad tym. Bo będzie mało wiusów. nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Dobra, fajne te slajmiki. Czekajcie, bo oka to jedzą... Te radioaktywne, co nie? Rad slime, no. A te tutaj kumple to jedzą cebulę. Cebulaki. Wiesz co, chodź kumpel. Właśnie, bo ja go przecież nie mogę złapać, jak mam full eku. Crystal slime. Nie bij, okej? Okay? Bo cię spulsuje nowym gadżetem. Czy ja wiem, czy plortów potrzebuję? Nie potrzebuję plortów, bo... Plorty sobie zgarnę od radków. Będzie gites. Dobra. Chodźmy po... Gordosa. To są fajne. Dobra, idź do wody. Ziomeczku. O, ktoś otworzył mi poda, zanim tutaj przyszedłem. Zamach stanu, słuchajcie. Co tu się wydarzyło? Dobra, są rady slime. O, i mamy tutaj prezencik. W sumie jak są tutaj henki. O, ty kurde. Henko kradzieju. Nie! Czy mi się opłaca to... To brać w ogóle. Szczerze to niech sobie tutaj leży, może nie zniknie. Dobra, on odblokowuje teleport tam. O, to też tak zbędnie na razie. Ho. Nie, ja tu wrócę. Może ten pot faktycznie będzie tutaj widniał. Ale kurde, przegapiłem Gold Slime'a, takiego fajnego. Proszę się odpinkolić ode mnie. Bo was spulsuje! Pum, 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 pum! Oberwał. Dobra, jesteśmy tutaj. Gdzieś tutaj powinien być... Być Gordos. Jest Gordos, który je wege. Proszę bardzo. Wege dla ciebie.
dużo wege przyniosłem. Jak on się najada, to... To jest mocniejszy. Trzymaj to! O nie, on się nie najadł w ogóle. Kurde, czy jest sens oka teraz? Wyrzucać w niego. Come on, potrzebujemy więcej. Jeśli chcemy coś z nim zdziałać. Oho! Tarlandia! I mówiłem, nie żryć tyle. Tyle plortów, bo później takie rzeczy wychodzą. A oni pyk jedzą. Kurde, z wami slajmy to tak jest. Nie? Dobra. No patrzcie, same tangle ornamenty, no. Co się dzieje? Dobra, 5 rad plortów. No to w sumie jeszcze jeden taki plorcik, jakby zdobyć. Po co ja zbieram henheny tak właściwie? Skoro polujemy na gościa odwagę. Właśnie, bo ja tu okołka widziałem, ale te zjadły, kurde. Bandziory. Bandziory wyjadacze, no. Kurde, zobaczyłem skrzyneczkę. Zainteresowała mnie bardziej. I no, i pokarało. Chamstwo. No nic, przejdziemy się tutaj, zobaczymy, co jeszcze znajdziemy. Idziemy dalej. Ja mam pomysł. No, wracamy. Miałem taki pomysł, że po prostu to już zasadzę, a do tamtego slajma się wróci kiedy indziej. To będzie naprawdę spoko. One, two, three! One, two, three! One wyglądają jak, kurde, kaktusy trochę. O nie, kaktus slime. To nieźle. Jesz plorta, czy mam ci pomóc? Pomogłem. Dobra, czyli wy nie macie póki co jedzenia, ale jecie warzywka. Bo mogę zrobić donata, że tak powiem, warzywkowego. Oczywiście na chwilę, bo później to musicie sobie radzić. Ale to za chwilkę, najpierw tutaj ogarniemy. O, akurat, bo oni, zobaczcie, oni jedzą też mięso, to akurat mogę im podrąbać trochę tych sztuk. Elegancko. Dobra. Proszę bardzo. Połowa, teraz połowa na rano. O! Ogarnięte. Ogarnięte. A jak tutaj, czemu tu nic nie urosło? Pa, urosło. Ale ja tego nie zauważyłem, czy to było jakieś magiczne... Czy to była magiczna sztuczka. Czy patrzyłem po prostu na ziemię, a nie na drzewo. Nie, nieważne. Nieważne. Trzymajcie, smacznego. Dobra. Ogarnęliśmy temat. To teraz idziemy spać. Idziemy spać i w tym momencie zakończymy odcinek, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że za niedługo. Także na razie i cześć. Jojo!